wczoraj zostawiłam was z wiadomością, że się przeprowadzam. A wyobraźcie sobie, że zaraz po zakończeniu vloga zaczęłam sprzątać, pakować się do końca, brać rzeczy ze swojej garderoby i znalazłam opakowanie, torbę od Wedla, którą dostałam chyba na jakimś evencie. I na dole była dziura tego opakowania i tak się zdziwiłam, podniosłam, patrzę, dziura wygryziona, mówię, bary? Chyba nie bary. Wyciągam, słuchajcie, ptasie mleczko karmelowe ze środka, a tam normalnie odgryzione od góry opakowanie papierowe, odgryzione od góry folia, pokażę wam to, bo to jest na dworze, jeszcze to chyba jeszcze nie wyrzucił. Papierowe, odgryzione od góry opakowanie, odgryziona folia, czyli z tego pięterka, tam są takie pięterka w ptasie mleczku, kto wie, ten wie, wygryziona. I wyobraźcie sobie, zjedzony cały pasek ptasiego mleczka. A w opakowaniu, w torbie z Wedla, na dole trociny. Serio. I no, podjęliśmy decyzję, wszyscy wspólnie stwierdziliśmy, że jest to mysz i że trzeba wszystko wyciągnąć z garderoby i sprawdzić, gdzie jest. I mieliśmy już raz mysz, potem ona wróciła, bo ta sama, bo budą tak myszy mają, to wypuściłem gdzieś koło domu i ona wróciła do nas. Wyglądała bardzo, bardzo podobnie jak tamta, więc raczej to była ta sama. No i po 4 latach znowu mamy mysz. Pokażę wam teraz opakowanie, które zostawiliśmy podzielnie na noc. To było opakowanie, które właśnie ona przegryzła. W środku włożyliśmy ser. Później pokażę wam opakowanie z ptasiego mleczka. Zobaczcie, to jest moja garderoba i właśnie tutaj jest ta torba z Wedla. Zobaczcie, taka torba z Wedla. Ja zauważyłam, że jest tu w kąciku taka dziura i ona właśnie stamtąd sobie brała ptasie mleczko. Teraz włożyliśmy na noc ser i nie zjadła nic, czyli najprawdopodobniej w mojej garderobie jej już nie ma. Pobyła sobie trochę, porobiła główienek, bo były główienka wczoraj i poszła gdzieś dalej do mieszkania. Na mieszkanie poszła sobie oglądać. Pierwsze co, w ogóle nie wiem jak ja wyglądam, jestem tak świeżo po wstaniu. Pierwsze co, otwieramy kalendarz z herbatami. Herbatka pierwsza wypita, herbatka numer 2, zielona, ananasowa. Mam parzyć w 89 stopniach, 1-2 minuty, także okej, okay, bierzemy się za zaparzenie. Zaparzyłam sobie właśnie herbatkę, jest bardzo fajny zapach, ale... Spójrzcie teraz na te przebitki. Zobaczcie, były odrobiny śniegu rano, naprawdę. Specjalnie nagrałam to, bo byłam aż w szoku. Przez noc troszkę nasypało, bo było minus chyba 5 stopni w nocy. No i nasypał śnieg. Wiadomo, to nie jest jakaś wielka warstwa, ale ciutkę napadało. Zobaczyłam się na to, wróciłam sobie pod komputerkę jeszcze na moment. I słuchajcie, otwieramy kalendarz. Może zaczniemy od kalendarza od Kacpra. Zobaczymy, co nas zaskoczyło w dniu dzisiejszym. Dwójka. O, jest, dzisiaj jest jakiś list. Rozpiska, że jest ładna toaletka, jest nawet rysunek. Podasz mi Wiktoria? Okej. Okay. Jak ja nawet zrobił lampy na tym rysunku. Dobra, zobaczmy, co jest w środku. Pięknie zapakowane, to twoja robota? No, w połowie. Czy to kolejne skarpetki na kolejny dzień? Kazmy, czy cały kalendarz jest ze skarpetek? Nie wiem. O, ale ładne! Dzisiaj ładniejsze. Jeszcze ładniejsze niż wczoraj. Z tym reniferem nosem. Super. Dziękuję bardzo. A teraz kalendarz od moich drogich kobietek. To jest ten kalendarz z załącznikami. Trzema. Sprawdźmy, co jest dzisiaj. Dwójeczka. Znajdź drugą połówkę. A, okej, okay, okej. Okay. Czy to będzie coś stąd, Wiktoria? A, dzwonek. Czy to jest zestaw? W środku mam, słuchajcie, bombeczkę taką malutką. Z zawieszką, a tutaj mam podobno drugą część. Ja coś czuję, że to będzie kalendarz z rzeczami na tą choinkę, którą dostałam wczoraj. Jak to będzie, to po prostu dziewczyny dałyście czadu. Lampki. Lampki świecące. Ale super. Dziękuję bardzo, piękne. Dziękuję. No i słuchajcie, my już gotowi, spakowani, jedziemy już teraz do Katowic na nowe mieszkanie. No i o co chodzi z tym mieszkaniem, bo na pewno jesteście na maksa ciekawi, ja jestem na maksa podniecona. Wyszło tak, że od jakiegoś czasu już szukamy mieszkania. No i zależy nam na mieszkaniu czteropokojowym, żeby było miejsce na to, żebym mogła w mieszkaniu również nagrywać, mieć osobny pokój do nagrań. Więc szukamy takiego mieszkania w okolicach Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Będzina, Katowic.
nic. No i niestety totalnie od 2 miesięcy nic nie ma. Jeśli są, to bardzo drogie, a takiego czegoś w normalnej cenie niestety nie możemy złapać. No i po prostu mamy w związku z tym problem. Ja już rodzicom gdzieś tam od jakiegoś czasu mówiłam, że raczej od grudnia chcemy znaleźć mieszkanie, że wtedy zaczynamy vlogmas, że chciałabym już nagrywać w swoim mieszkaniu, byłoby mi prościej i tak dalej. No ale niestety po prostu nic nie znaleźliśmy do tego czasu. Byliśmy pewni, że już w grudniu będziemy mieć mieszkanie. Nie mamy tego mieszkania. I zeszło się jeszcze to wszystko razem z tym, że moi rodzice planowali robić remont. Na początku miało być w listopadzie, potem miał być tylko koniec listopada, początek grudnia. Wyszło tak, że ekipa mogła dopiero od grudnia. I za kilka dni w moim domu rodzinnym zaczyna się remont, przez co już w ogóle nie mogłabym nagrywać vlogmasów, bo wszędzie zapewne byliby, wiecie, panowie, którzy robiliby panele, malowaliby ściany i tak dalej. No i po prostu byłby duży problem. Więc zdecydowaliśmy, że póki nie znaleźliśmy mieszkania, to poszukamy jakiegoś mieszkania na Airbnb na miesiąc, na grudzień. No i na szczęście nam się udało znaleźć takie mieszkanko w Katowicach, w bardzo ładnym stanie, w całkiem dobrych pieniądzach. I po prostu stwierdziliśmy, że na grudzień bierzemy coś tam pierwszego, lepszego na Airbnb na ten jeden miesiąc, a po prostu w międzyczasie szukamy sobie jakiegoś mieszkanka już bardziej na stałe, czteropokojowego, żeby było tak, jak nam odpowiada. Na czas vlogmasu takie dwupokojowe mieszkanie nam w zupełności wystarczy, ale docelowo szukamy czegoś większego, żebym właśnie mogła mieć tam studio, no i pomieścić się w 100%. Przed sekundą na przebitce widzieliście jadących dwóch panów na motorze. Akurat skończyła mi się pamięć. W tej chwili, kiedy byli obok nas i było bardziej widać, ale byli przebrani za świętych Mikołaj. Także już zaczyna się już okres świąteczny. Ciekawe, gdzie jechali w tych strojach w sumie. Są takie zloty motocyklowe na tak? początku. Jakieś Mikołajki? Takie ale Mikołajki, oni przekazują zawsze coś na tym dziecku czy coś takiego. Aha, no to może coś takiego. Fajnie. Cieszę się, mamy już kluczyki odebrane, mamy windę, właśnie wjeżdżamy z parkingu, no i wnosimy powoli rzeczy. W sumie nie zabraliśmy się ze wszystkim naraz, więc jeszcze wracamy do domu po jeden karton z wszystkimi kalendarzami i innymi pierdółkami. Tak wygląda sypialnia i na razie za dużo wam nie pokazuję, bo chcę najpierw się rozpakować, wszystko sobie dać na miejsca, które chcę i dopiero później pokazać wam, jak to wszystko będzie wyglądało u nas przez miesiąc po rozpakowaniu, po udekorowaniu po swojemu całego mieszkania. Także room tour będzie w kolejnych vlogach, w kolejnych vlogmasach. My tymczasem lecimy po kolejną turę rzeczy z powrotem do domu. Umiecie robić rolnik z języka? Nie umiem. Kazuje się odwrócił, czyli to znaczy, że pewnie nie potrafi. I między innymi pod domem czeka na nas choinka, właśnie ta, którą dostałam wczoraj w pierwszym odcinku vlogmasu. Teraz jak będziemy jechać z powrotem, to ją zabierzemy. Zjedliśmy obiadek, dopakowałam wszystkie rzeczy, które chcę wziąć. Kazuje teraz pakuje statut do samochodu i jedziemy. Rodzice zaraz jadą zobaczyć mieszkanko, bo jeszcze nie widzieli. Mama tutaj, widzę, robi konstrukcję, przelewa się mydło do pojemnika. Samo. Słuchajcie, to już druga tura, a powiem szczerze, że miejsca tu za dużo nie ma w tym bagażniku. Ach, jest dość spory, a mamy tyle rzeczy, że ledwo co się zamknął. Jedziemy. Zobaczcie, z tyłu Kacper też dopakował rzeczy. Także naprawdę jest full. Wzięliśmy też koniec końców kocyk zielony, bo tam właśnie nie było żadnego koca. Także może się przyda. Właśnie wypiliście sobie herbatkę z rodzicami, weszli na chwilkę, zobaczyli sobie to mieszkanko nasze. Już pojechali do domu, więc idealna pora na otworzenie kalendarzy kosmetycznych. Zaczynamy od NYXa. Tutaj mamy, słuchajcie, po kolei, więc nie trzeba nic szukać. Mamy po kolei numerki. No i otwieramy dwójeczkę. I dzisiaj mamy taki brązowy odcień szminki. To jest kolorek, już wam mówię, Cherry Skies.
Okej, następny z lanką. Otwieramy i szukamy dwójeczki. Jedynkę wyciągnęłam już. O, jest dwójka. Troszkę większa niż jedynka wczoraj. No i co my tutaj mamy? Bardzo ładnie pachnie. Coś tutaj w środku. Chyba jakiś kremik. Tak, krem nawilżający. Okej, i ostatni kalendarz z Maybelline. Wczoraj mieliśmy lakier, to zobaczmy, co jest dzisiaj. Jedynkę miałam tutaj, dwójka tutaj, okej. O, róż, róż w kremie. I słuchajcie, na dzisiaj z mojego dnia to wszystko. Wszystko sobie pozwoziliśmy. Ja teraz w sumie porozkładam sobie ubrania, takie pierdoły. A jutro, w jutrzejszym vlogmasie, będę w pytanie na śniadanie. Dostałam zaproszenie, jedziemy jutro z samego rana o 3 do Warszawy, także mój jutrzejszy dzień zacznie się bardzo wcześnie. Także zapraszam jutro o 19. Do zobaczenia, pa pa, buziaki, pa pa!